Cześć, witam wszystkich ponownie na moim kanale. Ja mam na imię Tomek, a dzisiaj chciałbym Wam pokazać i trochę opowiedzieć o płycie głównej firmy Asus, a dokładnie chodzi o model Asus TUF Gaming na chipsecie X670E, model plus Wi-Fi. Na początku standardowo opakowanie. Tutaj oprócz płyty głównej znajdziemy instrukcję obsługi, śrubki montażowe do dysków na slocie M2 oraz antenę Wi-Fi. Płyta główna posiada wbudowaną kartę sieciową Wi-Fi, która współpracuje ze standardem Wi-Fi 6E. Standard ten współpracuje z widmem radiowym w paśmie 6 GHz na 7 różnych kanałach. Oczywiście musimy posiadać także router Wi-Fi, który współpracuje z tym standardem. Jak widzicie, antena nie jest zamocowana do płyty na stałe, możemy ją przykręcić, a sama podstawa anteny posiada także magnetyczną stopkę ułatwiającą montaż. Tak na marginesie, jeszcze niedawno można było kupić tą płytę główną za około 1300 zł. Teraz widzę, że trochę podrożała i kosztuje około 1500 zł. Czyli nie jest to tania płyta główna, a jej cena niebezpiecznie zbliża się do płyt głównych opartych o nowszy chipset X870E. Płyta główna posiada rozmiar ATX, przeznaczona jest dla procesorów firmy AMD wyprodukowanych z soketem AM5. W tej chwili AMD wyprodukowało już na sokecie AM5 trzy różne serie procesorów 7000, 8000 i 9000 i każda z tych serii może być zamontowana na tej płycie głównej. Tutaj dodam jeszcze, że niektóre procesory AMD posiadają wbudowaną kartę graficzną Radeon Graphics. Takim procesorem jest na przykład AMD Ryzen 7, model 7700. Posiadając taki procesor z wbudowaną kartą graficzną możemy bezpośrednio do płyty głównej podłączyć monitor do interfejsu HDMI lub DisplayPort, bowiem płyta główna na swoim tylnym panelu posiada oba interfejsy. Płyta główna obsługuje różnego typu moduły pamięci DDR5, obsługuje pamięci dwukanałowe oraz profil EXPO. To technologia firmy AMD, która umożliwia łatwe i bezpieczne podkręcanie pamięci RAM. Obsadzając sloty pamięci, musimy pamiętać, aby obsadzać sloty tak, jak pokazuje nam instrukcja, czyli jedna kość pamięci wędruje do slotu drugiego, czyli A2, dwie kości pamięci muszą być obsadzone w slocie 2 i 4, czyli A2 i B2. Możemy wykorzystywać moduły pamięci 8, 16 i 32 GB. Płyta główna posiada jeden slot PCI Express 5.0x16, przeznaczony głównie dla kart graficznych. Slot zapewnia najwyższą przepustowość dzięki standardowi PCI Express 5.0. Jeden slot PCI Express 4.0x16 działa z maksymalną przepustowością x4, co oznacza, że mimo fizycznego rozmiaru x16, elektrycznie obsługuje tylko 4 linie PCI Express. Oraz jeden slot PCI Express 4.0x4, idealny dla kart rozszerzeń wymagającej mniejszej przepustowości. Na płycie głównej mamy 4 złącza M2 przeznaczone dla dysków SSD M2, przy czym 3 gniazda posiadają radiatory, a jedno z nich jest bez radiatora. Dodatkowo musimy pamiętać, że obsadzenie dysku SSD w złączu M2 podkreślenie 2 wyłącza porty SATA 6 G1 i G2. Za chwilę pokażę to na odpowiedniej grafice. Płyta główna posiada dość dużą ilość złączy PWM, za pomocą których możemy kontrolować wentylatory, IO lub pompy w customowych układach chłodzenia. Dodatkowo dedykowane złącze WPump Plus zapewnia ponad 3 ampery dla wydajnych pomp wodnych PWM lub DC. Wszystkimi ustawieniami wentylatorów można zarządzać za pomocą oprogramowania Fan Expert 4 lub bezpośrednio przez UEFI BIOS. Na płycie znajdziemy 4 porty SATA o przepustowości 6 gigabitów na sekundę. Pozwalają one na podłączenie tradycyjnych dysków twardych, HDD oraz SSD 2,5 i 3,5 cala. Mamy także możliwość skorzystania z funkcji RAID w konfiguracji 0, 1 i 10. Jak widzicie, porty umieszczone są na krawędzi płyty głównej dla łatwego dostępu. Mamy też możliwość skorzystania z trybu AHCI dla lepszej wydajności SSD. Płyta główna posiada wewnętrzne złącza USB umożliwiające wyprowadzenie portów USB na przedni panel obudowy. I tak, mamy jedno złącze USB 3.2 generacji drugiej typ C, jedno złącze USB 3.2 generacji pierwszej obsługujące dwa porty USB 3.2 generacji pierwszej oraz 3 złącza USB 2.0 obsługujące do 6 portów USB 2.0. Na płycie głównej znajdziemy dodatkowe porty, które mogą nam się przydać w zależności od naszej konfiguracji peceta. Ja skupię się na złączu, do którego możemy podłączyć czujnik temperatury, jeśli myślimy o customowym układzie chłodzenia. Niewiele płyt głównych posiada takie złącze, dlatego chciałem w tym filmie to podkreślić. Na tylnym panelu płyty głównej znajdziemy złącze DisplayPort oraz HDMI, dodatkowe porty USB 3.2 generacji drugiej typ C oraz typ A, jeden port ethernetowy o przepustowości 2,5 gigabita,
Złączę anteny Wi-Fi, przycisk do flashowania BIOS-u oraz port USB do tego przeznaczony, a także 5 portów audio jack. Płyta główna posiada wielofazowy układ VRM, który rozdziela obciążenia na wiele faz. Mamy tutaj układ faz 14 plus 2 plus 2 o mocy znamionowej 70 A, co oznacza, że mamy oddzielne fazy zasilania dla procesora oraz dodatkowe fazy dla komponentów takich jak pamięć RAM. Na koniec chciałbym tylko dodać, że materiał, który przygotowałem, nie jest reklamą produktu, jest jedynie opisem płyty głównej, na której niedawno zbudowałem komputer. Z tego powodu zrobiłem dla Was krótki opis tej właśnie płyty głównej. Dziękuję wszystkim za oglądnięcie tego materiału, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia wkrótce. Cześć!